Witamy Państwa w Fabryce Norblina. Po prawie 14 latach prac przygotowawczych, a później skomplikowanej budowy, udało nam się wreszcie otworzyć wrota naszego pięknego obiektu w samym sercu Warszawy. Jesteśmy na działce, która ma prawie 2 hektary i znajduje się na Woli, ale bardzo blisko Śródmieścia. Mamy cały szereg bardzo interesujących konceptów rozrywkowych dla całych rodzin, w różnych godzinach z różną ofertą. Znajdujemy się w tej chwili w pomieszczeniach niesamowitego kina na 3300 metrów. Powstało właściwie kameralne kino z niesamowitą architekturą wnętrza. I też wydaje nam się z wyjątkową ofertą, dlatego że poza filmami mamy tutaj koncerty muzyki na żywo, galerie sztuki, spotkania z reżyserami. Gildia Reżyserów Polskich ma tutaj swoją siedzibę. Więc jest to koncept naprawdę, naprawdę wyjątkowy, stanowiący taką trzonę działalności kulturalnej, która tu się będzie odbywała. Nasze koncepty rozrywkowe świetnie wpisują się w połączenie z ofertą gastronomiczną, którą dla Państwa przygotowaliśmy. Poza niesamowitym food townem, gdzie mamy 23 koncepty gastronomiczne w starych, zabytkowych halach, 4 bary, przestrzeń eventowo-koncertową, gdzie właściwie prawie codziennie dzieje się jakieś ciekawe wydarzenie kulturalne. Mamy też kilka restauracji, które otworzą się już niebawem. Funkcjonuje też już niesamowity pianobar w jednym z zabytkowych budynków, gdzie z kolei mamy też koncerty muzyki na żywo i prawdziwą zabawę do białego rana praktycznie każdego wieczoru. Warto też powiedzieć, że po 4 latach budowy wraca do swojej rodzimej siedziby Biobazar. Na 1800 metrach jest to prawdziwy targ żywności ekologicznej, który w tej chwili zaprasza już Państwa 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Ma też swoje bistro, gdzie bardzo dobry kucharz Michał Toczyłowski przygotowuje właściwie co tydzień nową kartę, krótką kartę kilku dań z tego, co jest w tej chwili na bazarze. Już za chwilę zaprosimy Państwa do 2 następnych konceptów, które tutaj powstają. Jednym z nich jest niesamowita galeria sztuki digitalowej. Nazywa się Artbox Experience, gdzie na ogromnych ekranach będą produkowane specjalne kontenty, zaczną od retro Warszawy, czyli będziemy mogli się przenieść do starej Warszawy, zobaczyć jak ona funkcjonowała, jak wyglądała w okresie przedwojennym, czyli w okresie jeszcze świetności naszej fabryki. I dlatego zaczynamy tym kontentem. Wśród naszych najemców jest też wyjątkowe muzeum. Jest to muzeum Apple'a, właściwie jedyne w tej części Europy, które opowie historię tego niesamowitego brandu. Przygotowujemy też ciekawy koncept w dużej hali odlewni, gdzie będzie połączona znowu kultura, muzyka z restauracją. Więc trzeba powiedzieć, że naprawdę każdy znajdzie w fabryce coś dla siebie, zarówno na spędzenie, ciekawe spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi, ale też na ciekawe doświadczenia gastronomiczne. Rozrywka i sztuka jest w DNA naszego projektu. Wiąże się to oczywiście też z historią fabryki. Rodzina Norblinów i Warnerów to byli mecenasi sztuki, kolekcjonerzy wspierający sztukę na różne sposoby, a wśród ich potomków jest też 2 bardzo znanych artystów. Pierre Norblin, który przyjechał jako pierwszy do Polski, był malarzem. I oczywiście Stefan Norblin, wybitny polski plakacista. Chcielibyśmy i kontynuować tą tradycję, dlatego powołaliśmy Fundację Fabryki Norblina, która wspiera różne dziedziny sztuki, wspiera młodych artystów, muzyków, plakacistów, malarzy czy designerów. I w różnych obszarach angażujemy ich i chcemy, aby fabryka była w pewnym sensie ich domem. Naszych gości witają 3 ciekawe przedsięwzięcia w ogromnych formatach. Jednym z nich jest mural według obrazu Edwarda Twórnika, który odtworzyliśmy z błogosławieństwem i zaangażowaniem jego córki Poli Dwórnik, za co bardzo dziękuję. Z kolei mamy na -2 bardzo ciekawy mural według obrazu Tytusa Brzozowskiego, też przedstawiający fabrykę Norblina. A Pola Dwórnik stworzyła bardzo ciekawe wariacje o Norblinie, o fabryce, jej historii i naszym muzeum. Wielki obraz, który zaprasza i anonsuje
Muzeum Fabryki Norblina. Korzystając z okazji w imieniu inwestora chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten żmudny i bardzo skomplikowany proces odrestaurowania tej wyjątkowej fabryki. W szczycie prac pracowało z nami 100 konserwatorów, więc mieliśmy mnóstwo wyzwań, aby zachować jak najwięcej elementów dawnych zakładów. No i po 14 latach zapraszamy wszystkich warszawiaków, turystów odwiedzających Warszawę serdecznie w nasze progi, więc bardzo dziękuję wszystkim za ten ogromny wkład w sumie w budowanie naszego miasta.